Willkommen, bienvenue, welcome. To ja, wasza brokatowość Lola Noir. Dzisiaj chcę trochę poopowiadać o jednej z najbardziej charakterystycznych części burleskowego kostiumu i takiej, o którą dostaję najwięcej pytań. Są to pasties, czyli te naklejki, które sobie naklejamy na piersi. Z czego się je robi? Co się nimi robi? Jak je przyklejamy? Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, oglądajcie dalej. Moja kolekcja pasties po 8 latach kariery burleskowej jest już dosyć pokaźna. W większości przypadków do każdego numeru mam osobną parę pasties, chociaż są takie, które wykorzystuję jako takie pasties uniwersalne i o tym Wam później też opowiem. Ale zacznijmy od początku, czyli od mojej pierwszej pary pasties. To jest moja pierwsza para pasties do mojego pierwszego burleskowego numeru. Są to pasties, które wykonała dla mnie Betty Q. Były one wykonane według mojego pomysłu, w sensie wymyśliłam sobie, że chciałabym, żeby były całe perłowe i żeby miały po środku czarną satynową wstążeczkę i wokół mają jeszcze koronkową obwódkę. Jak widzicie, one są już dosyć mocno zmęczone życiem, poodpadały od nich niektóre perełki, ponieważ wszystkie te perełki były klejone, każda osobna na klej, a koroneczka jest już trochę porwana. To były pasties do mojego pierwszego numeru, który miał motyw pereł i czarnej satyny, więc jakby wszystko się musi komponować, pasties również. To była pierwsza wersja tych pasties. Z czego robimy pasties? Te pasties mają bazę ze sztucznej skóry. Wydaje mi się, że to jest sztuczna skóra. I wtedy jeszcze używałam taśmy klejącej, żeby je przyklejać do piersi. Takiej dwustronnej taśmy klejącej jak do peruk albo do wykładzin. Ale to była pierwsza. O, odpadła perełka. To była pierwsza wersja tych pasties. Po jakimś czasie Betty zrobiła dla mnie drugą wersję tych pasties, które wyglądają w ten sposób. Jak widzicie, koncepcja jest ta sama, ale tym razem perełki są nieco mniejsze i są szyte, dzięki czemu lepiej się trzymają i nie odpadają. Baza jest zrobiona z czegoś innego, ale szczerze mówiąc jest już na nich tyle kleju, że nie wiem z czego ta baza jest, ponieważ w którymś momencie zaczęłam przyklejać sobie pasties na klej do charakteryzacji, tak zwane spirit gum. Jest to metoda przeze mnie osobiście preferowana i powinno się to czyścić co jakiś czas, no ale powinno się. W mojej kolekcji jest kilka pasties, które były wykonane na szybko do jednego numeru. To jest jedna z takich par. One były wykonane do świątecznego numeru, w którym byłam choinką. Były zrobione na szybko. Podstawka jest zrobiona z takiej pianki i są po prostu wyklejone cekinami i sama przyszyłam do nich te frędzle. Jak widać, cekinki już trochę się odrywają. No bywa. Ale spełniły swoją rolę wtedy, kiedy musiały. Drugą parą takich pasties, które zrobiła dla mnie koleżanka, są te śliczne pasties, wykonane również tą samą metodą, to znaczy zarówno podstawa, jak i ta cała gwiazdka jest wykonana z pianki. Pianka jest miękka, więc nie jest bardzo wytrzymała i one bardzo... Gdybym często z nimi występowała, to bardzo szybko by się zniszczyły. Natomiast bardzo mi się w tych pasties podoba to, że ta gwiazdka się rusza. To były pasties, w których śpiewałam piosenkę. Chyba. Kiedyś bawiłam się w robienie pasties. One się posklejały. To
wygląda okropnie. Burleskowy ASMR, rozklejające się pasties. To jest obrzydliwe. To są bardzo specjalne pasties, które powstały w jeden dzień. I to są pasties, które miałam na sobie w swojej scenie w serialu Sexify. Koncepcja kostiumu do tego serialu powstawała naprawdę bardzo szybko i tworzyłyśmy kostiumy z tego, co miałyśmy pod ręką. A pod ręką miałyśmy sztuczne kwiaty i bardzo dużo kryształków. Więc tak oto powstały te pasties. I możecie je zobaczyć na Netflixie. To są chyba jedyne pasties w mojej kolekcji, które sama w całości wykonałam osobiście. I nie jestem zadowolona z tego, jak wyglądają, dlatego zwykle powierzam jednak robienie pasties komuś innemu. Natomiast to też były pasties tak naprawdę na jeden raz do numeru świątecznego, w którym nie byłam choinką, ale ubierałam choinkę. Wyglądają strasznie. To jest druga para pasties, którą wykonałam własnoręcznie, chociaż kompletnie nie pamiętam do jakiego numeru i czy kiedykolwiek z nich skorzystałam. Była ona wykonana bardzo prostą metodą. Znalazłam aplikację kryształkową, która mi się spodobała i naszyłam ją na łatkę skórzaną. Sądząc po tym, że nie ma tutaj absolutnie żadnego śladu ani po taśmie klejącej, ani po kleju, możliwe, że nigdy do niczego ich nie założyłam. Tak też bywa. A to są najnowsze pasties w mojej kolekcji. Są to pasties do nowego numeru, nad którym ciągle jeszcze pracuję. I dostałam je w prezencie od moich przyjaciółek, które postanowiły zrobić mi prezent i dać kostium, czy właściwie no część kostiumu w prezencie wraz z wyzwaniem zrób do tego pokaz. Jestem w trakcie jego tworzenia. Jak widzicie, kolor jest totalnie dziki. Frędzle są totalnie dzikie. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła wam go pokazać na scenie. Teraz trochę kupnych pasties, które kupiłam od ludzi i czasami z nich skorzystałam, czasami nie. To jest jedna z moich ulubionych par pasties i żałuję, że nie miałam okazji ich częściej nosić. To są pasties do numeru, z którym występowałam kilkukrotnie i bardzo, bardzo chcę odnowić ten numer. No, ich kształt wiele mówi o tym, o czym był ten numer. No, mają różki. To są takie pasties, które są w kilku częściach, ponieważ to jest kocia łapa. I one też były kupione do numeru, który tworzyłam, ale z którym w końcu nigdzie nie wystąpiłam. Być może kiedyś wrócę do tego konceptu. No jest to kocia łapa, więc można się domyślić, o czym był numer. Natomiast ponieważ kot to jest taki dosyć częsty motyw w burlesce, to muszę jeszcze popracować nad tym numerem, żeby zrobić go tak po swojemu. Ciekawostka. To są pasties, które kupiłam w second handzie. Był kiedyś second hand w centrum Warszawy na Chmielnej. Weszłam tam zupełnie przypadkiem, bo nie wiem, szłam sobie na zakupy i postanowiłam wejść do second handu. I pamiętam, że wyszłam stamtąd z cekinowymi shortami, w których wielokrotnie występowałam na scenie, i z tymi pasties. Miały one jeszcze frędzle, ale je ucięłam szybko. Natomiast to są absolutnie fantastyczne pasties. Są wykonane z plastikowych koralików, mają podstawę ze sztucznej skórki i to są pasties, które mam przy sobie na każdym występie. Niezależnie od tego, czy ich używam, czy nie. Dlaczego? Zawsze, kiedy się pakuję na występ, zabieram ze sobą dwie pary dodatkowych pasties, jasne i ciemne, ponieważ to jest uniwersalne. To są uniwersalne kolory, które zawsze mogą się przydać. Jeżeli zdarzy mi się zapomnieć jakichś pasties, to mogę użyć którejś z tych dwóch par. I zdarzyło mi się absolutnie, że tę właśnie parę pożyczałam koleżance, która zapomniała spakować pasties. Moją drugą uniwersalną parą pasties są te kryształkowe. Jakby to jest uniwersalny burleskowy kolor. Wręcz taki burleskowy beż.
To są pasties treningowe i one są specjalne. Jak możecie zobaczyć, są one trochę większe. To dlatego, że to są pasties, których nie nosi się na piersiach. To są pasties na pupę. Do pupy, do pośladków, również można przyklejać pasties i kręcić wtedy frędzlami, trzęsąc tą pupą. Ten frędzel po angielsku nazywa się tassel i na takie pasties zawieszane na pupie mówimy assles. To jest para pasties, którą nosiłam i noszę chyba najczęściej, bo są absolutnie najpiękniejsze oraz z tym numerem występuję najczęściej. To są pasties, które zrobiła dla mnie również Betty Q. I to są pasties, których głównym numerem jest mój numer, w którym jestem Jessica Rabbit. Ale zdarzyło mi się je również nosić do paru innych pojedynczych występów. One są wykonane taką techniką, że wokół podstawy są jeszcze obszyte beżową koronką, na której również są poprzyklejane kamyczki. Dzięki temu to wygląda tak, jakby kamyczki były przyklejone do mojej piersi. I to strasznie ładnie wygląda. To jest przepiękny efekt. Betty robi takie pasties na zamówienie w różnych kształtach, w różnych kolorach. Co sobie człowiek wymarzy, można u niej zamówić. Polecam. Naprawdę są nie do zdarcia, a Betty daje dożywotnią gwarancję. To są proste bawełniane pasties na podstawce ze sztucznej skórki, które dostałam jako dodatek do jakiegoś zakupu kostiumowego, który popełniłam. Nawet nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, ale są one świetną bazą i muszę je do czegoś wykorzystać. Czy pasties można kupić? Tak. Kilka firm bieliźnianych ma pasties w swojej ofercie i można je kupić. Moim zdaniem nie ma w ogóle porównania, jeżeli chodzi o takie pasties produkowane przez firmy bieliźniane, a pasties robione przez osoby zajmujące się robieniem kostiumów burleskowych. To jest para pasties, zrobiona przez taką firmę bieliźnianą, nie pamiętam już nawet którą. One są po prostu obszyte takimi małymi różyczkami. To były pasties, które kupiłam sobie na próbę, bo chciałam zobaczyć, w jakim będą rozmiarze. Ponieważ to jest ważna rzecz. Pasties produkowane przez firmy bieliźniane prawie zawsze będą tylko w jednym rozmiarze i to będzie raczej mały rozmiar. Ja jestem osobą o dosyć dużym biuście. Co za tym idzie, sutki też mam dosyć duże, więc potrzebuję nieco większego pasties, żeby je zasłonić. To zasłania mi jakieś pół sutka. No i oczywiście to są po prostu materiałowe różyczki, które są do tego, podejrzewam, przyklejone. Nie ma tutaj ani odrobiny brokatu, ani jednego kryształka, więc... Co ciekawe, są one powleczone taką warstewką kleju, no i potem można sobie przykleić na to taki ten, taką folijkę. Teoretycznie ten klej jest wielorazowego użytku. Jak to się trzyma na scenie? Nigdy nie próbowałam. Natomiast podejrzewam, że w zetknięciu z jakąkolwiek wilgocią, a weźcie poprawkę na to, że na scenie padają na nas bardzo mocne światła, więc się pocimy po prostu w tych gorących światłach, to myślę, że to by bardzo szybko odpadło. I to tyle, jeżeli chodzi o moją kolekcję pasties. Jak Wam się podobały? Macie może jakąś ulubioną parę? Jakie pasties Wy byście nosili? Takie okrągłe, czy takie w kształcie gwiazdek? Z frędzlami, czy bez? Interesowałby Was może jakiś tutorial, jak zrobić na szybko takie proste pasties? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach i pamiętajcie, zostawiajcie kciuk w górę, to tak jakbyście bili mi brawo na występie. Subskrybujcie kanał, śledźcie mnie w mediach społecznościowych i do następnego razu. Pa, pa, au revoir!